Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku piątkowego programu informacyjnego. Ten tydzień minął nam pod znakiem nowych Lumii Interface'ów. Lumia 950 i 950 XL nie zaskoczyły nas specyfikacją, ale tym, że dzięki malutkiemu dokowi Continuum mogą do pewnego stopnia zastąpić komputer stacjonarny. Co innego 13-calowy Surface Book, który ma konkurować z MacBookiem Air. To hybrydowy laptop z cichutką klawiaturą, kartą graficzną NVIDIA schowaną w tej klawiaturze. Największe zainteresowanie budzą jednak te zawiasy. Zobaczyliśmy też Surface Pro 4. Ma on większy ekran od poprzedników, lżejszą obudowę, nową klawiaturę z czytnikiem linii papilarnych i nowy rysik. Cena zależy oczywiście od procesora i będzie to od 4,5 tysiąca złotych do ponad 10. Pierwszy raz od miesięcy dowiedzieliśmy się czegoś nowego o grze Cyberpunk 2077, nad którą pracuje CD Projekt Red. Futurystyczne RPG będzie ogromne. Gra zajmie nam ponad 100 godzin. Będzie o wiele bardziej złożona niż ostatni Wiedźmin i nawet twórcy czasami łapią się za głowę, gdy muszą to wszystko ogarnąć. Daty premiery wciąż nie znamy, ale jest na co czekać. Tymczasem od czwartku gracze mogą walczyć w testowej wersji Star Wars Battlefront stworzonej przez ekipę odpowiedzialną za Battlefielda. Będzie się działo. Thunderbird ma problem. Powstaje klient poczty N1, który może zabrać mu użytkowników, tak jak Chrome powoli podkrada ich Firefoxowi. Program jest otwarty, elegancki, uniwersalny i dzięki rozszerzeniom także elastyczny. Klient na razie dostępny jest dla Linuxa i OS X, dla Windows zostanie wygdany później. Zainteresowani mogą zapisać się do testów lub ściągnąć źródła z GitHuba. Widzieliście już nową kampanię, która ma informować internautów o tym, jak ważny jest Linux? Nie. Pierwszy z 6 filmów znajdziecie na kanale YouTube Linux Foundation. Film bardzo ładnie przedstawia świat bez Linuxa jako świat bez internetu. Niestety ktoś pisząc scenariusz nie spojrzał w kalendarz. Kiedy wojsko korzystało z ARPANET-u, Linux jeszcze biegał w pieluchach. Internet, taki jaki znamy dziś, powstał kilka lat przed Linuxem i prawdopodobnie poradziłby sobie doskonale bez niego. To już wszystko na dziś. Zaglądajcie na dobre programy i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!